Bogu, bracia i siostry. Przepraszam, już troszeczkę głos mi wysiada. Wczoraj kilka miałem spotkań czy kilka godzin wykładowych. Może rozpocznę od przekazania takich serdecznych pozdrowień ze zboru w Legnicy, a szczególnie od mojej żony, naszej rodziny. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo i to pozdrowienie. Kiedy pastor mówił o tych telefonach komórkowych, to przypomniała mi się sytuacja, że pewnego dnia w kościele naszym poprosiłem, żeby wszyscy otworzyli Biblię, podałem rozdział, werset i nagle zauważyłem, że niektóre osoby zamiast otworzyć Biblię, to sięgnęły po telefon komórkowy i jak mniemałem, zaczęły jakieś SMS-y pisać. I później podszedłem do tych osób i powiedziałem, jak wy, ja proszę, żebyście otworzyli Biblię, a wy sobie SMS-y piszecie. Oni mówią, nie, my otworzyliśmy Biblię. Tak, dzisiaj wiele osób korzysta z Biblii, które mają w telefonach. Jeszcze trzeba by było wprowadzić taką aplikację, że jak przerzucacie strony, żeby było słuchać szelest kartki. To wtedy już byśmy się czuli jak w kościele. Ja oczywiście również korzystam z dwóch. Kiedyś mój przyjaciel, pastor, powiedział, że korzystał z tabletu przy wieczerzy pańskiej. No i kiedy stanął starszymi, przeczytał fragment z listu do Koryntian. Wieczerza została przeprowadzona, a po nabożeństwie taka starsza siostra podeszła do niego i powiedziała, pastorze, wszystko by było w porządku, ale już do wieczerzy mógłbyś prawdziwą Biblię używać. Moi kochani, rozpocznę moje zwiastowanie bardzo nietypowo. Proszę, abyście wszyscy powstali i zrobimy coś, co na ogół czynimy na końcu nabożeństwa. Odmówimy modlitwę. Modlitwę pańską, Ojcze nasz. I jestem pewny, że bez względu na to, czy należysz do tego kościoła, czy jakiegokolwiek innego, a myślę, jeżeli nawet ktoś stał się zadeklarowanym ateistą w jakimś momencie swojego życia, to myślę, że większa część z nas zna na pamięć tę modlitwę. A więc wszyscy razem pomódlmy się tą modlitwą. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Proszę, usiądźcie. Moi drodzy, wszyscy tę modlitwę znamy. Znamy ją na pamięć. Ale czy kiedykolwiek zadawaliśmy sobie pytanie, o co my tak naprawdę się modlimy w tej modlitwie? Bo to, że znamy ją na pamięć, to nie znaczy, że rozumiemy to, o co się modlimy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale modlitwa pańska, Ojcze nasz, jest to zbiór wielu wspaniałych próśb, które zanosimy do Wszechmogącego Boga. Mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie i zaczynamy prosić. Święć się imię Twoje. Prosimy dalej. Przyjdź królestwo Twoje. Dalej. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dalej prosimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I prosimy dalej, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Prosimy dalej, nie wódź nas na pokuszenie. I kończymy również prośbą, ale nas zbaw od złego. I później jest taki moment uwielbienia, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Chciałbym dzisiaj skupić się tylko na jednej prośbie. Przyjdź królestwo Twoje. O co tak naprawdę prosimy tymi słowami przyjdź królestwo Twoje? Czego tak naprawdę oczekujesz, kiedy modlisz się słowami przyjdź królestwo
Twoje. Bym powiedział tak kolokwialnie, o co Ci chodzi, mówiąc, przyjdź Królestwo Twoje. Kiedy Pan Bóg by dzisiaj tak spojrzał na nas i usłyszał naszą modlitwę i zadałby Tobie pytanie, przepraszam, moje drogie dziecko, czego oczekujesz, prosząc, przyjdź Królestwo Twoje? Ja zadałem sobie takie pytanie. Panie, czego ja oczekuję, prosząc, przyjdź Królestwo Twoje? Najpierw musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Królestwo Boże? I jest taki piękny fragment Bożego Słowa, list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset, który mówi, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Czyli to nie jest coś materialnego. Królestwo Boże to coś więcej niż Kościół. O czym powiem za jakiś czas. Królestwo Boże zatem czym jest? Gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, czym jest Królestwo Boże, powiedziałbym tak. Królestwo Boże jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Jeszcze raz. Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. To Królestwo ma swój fundament. Ono jest na pewnym fundamencie budowanym. I o tym fundamencie mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, 20 wersecie. Albowiem Królestwo Boże zasadza się, to jest ten fundament, zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Fundamentem Królestwa Bożego jest Jego potężna moc. Królestwo Boże to przede wszystkim manifestacja mocy Bożej w działaniu. Zobaczmy, w jakim kontekście apostoł Paweł powiedział te słowa do kościoła w Koryncie, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Proszę, spójrzmy na dwa wersety poprzedzające. Jest to list, w którym Paweł dokonuje pewnego napomnienia tych, do których ten list pisze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, a z czym? Lecz z ich mocą. To nie jest tak ważne, co ty mówisz. Żyjemy w świecie słów, które tracą coraz bardziej znaczenie. Ludzie, którzy w zasadzie powinni być autorytetem, ten autorytet gubią, niszczą, a my tracimy wiarygodność we wszystko, co słyszymy. Zauważmy, co dzisiaj się dzieje na scenie politycznej, społecznej. Gdzie tak naprawdę jest prawda? Komu uwierzyć? Komu zaufać? A każdy mówi w taki przekonywujący sposób. Ale Paweł mówi, mnie już piękne słowa nie interesują, bo Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, ale ono zasadza się na mocy. Kiedy Królestwo Boże się przybliżyło? Proszę, taki króciutki list historyczny. Do przyjścia Chrystusa na świat, świat pogrążony był w złem. Diabeł triumfował. Był panem wszystkich królestw świata. Nie było ani jednego sprawiedliwego, wszyscy grzeszyli. Wszystkie ludzkie starania i wysiłki zawodziły, nawet te najbardziej religijne. Wybrany naród był jak owce, które nie mają pasterza.
I wtedy przyszedł na świat On, jednorodzony Syn. Odwieczne Słowo, które stało się ciałem, Syn Boży Jezus Chrystus. I jak czytamy w Bożym Słowie, nie było w Nim grzechu. Przez czas dzieciństwa i młodości, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi, aż do tego dnia, o którym czytamy w Ewangelii Marka w 1 rozdziale od 9 do 12 wersetu. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz go powiódł duch na pustynię, gdzie nastąpiła konfrontacja. To tam, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, wyprowadził go diabeł na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Inaczej mówiąc, diabeł powiedział: podzielę się z Tobą moim królestwem, władzą i chwałą, tylko oddaj mi pokłon, uznaj moje panowanie. Wiecie, że do tego dnia, przez całą historię ludzkości, nie było nikogo, kto by nie uległ temu pokuszeniu. Wszyscy ulegli pokuszeniu. Zaczynając od pierwszej pary, Adama i Ewy, kiedy to Ewa spoglądała na to drzewo i piękne owoce poznania dobra i zła. I wtedy on również podszedł i powiedział: mam dla ciebie wspaniałą nowinę. Zjedz, a będziesz jak Bóg, znający dobro i zło. A kiedy ona spojrzała na to drzewo i zobaczyła, że były miłe dla oczu, dobre do jedzenia, godne pożądania dla zdobycia mądrości, nie próżności, mądrości, jak oprzeć się w takiej sytuacji? I uległa. Ulegli wszyscy, nawet król Dawid, z którego domu narodził się Jezus Chrystus. Król Dawid, który jest dla nas symbolem takiego cudownego męża Bożego, tego, który był umiłowany przez Pana i Pana miłował. Był jemu wierny, gorliwy, ale pewnego dnia wstał sobie, wiecie, około 12 w południe z łóżka. Uważaj, o której wstajesz. I wiecie, wyszedł i zaczął podziwiać to wszystko, ten pałac, to, co osiągnął. I z daleka, wiecie, coś zobaczył. Zobaczył kobietę, która kąpała się. Była bardzo piękna. Uważajcie, gdzie kierujecie swój wzrok. Oczy i uszy są drzwiami do naszej duszy. I wiecie, tak przyglądał się. Jestem w końcu królem. I przywołał któregoś sług i powiedział: kim ona jest? A on powiedział tak: królu, jest to Betrzeba, żona Uriasza, który walczy w tej chwili. Wiecie, on chyba usłyszał bardziej Betrzeba niż żona. Ten wspaniały mąż również uległ. Wszyscy ulegli. Więc oto następny, do którego przychodzi diabeł, aby odebrać swoje zwycięstwo. Ale co się dzieje? Nasz Pan, jedyny w całej historii ludzkości, Słowo Boże mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jedynym jest Ten, który się narodził z dziewicy, Jezus Chrystus. I On nie uległ, ale zwyciężył to pokuszenie. Znokautował diabła, który oszołomiony tą porażką musiał się wycofać do pewnego czasu. I wtedy właśnie mamy moment, kiedy rozpoczyna się przybliżenie Królestwa Bożego. A potem przyszedł Jezus do Galilei,
głosząc Ewangelię i mówiąc: wypełnił się czas. I co? I przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tymi słowami Pan Jezus ogłasza przybliżenie Królestwa Bożego oraz zaprasza do Królestwa. W Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 28 werset, też tak pięknie to pokazuje. Pan Jezus mówi: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, co wtedy się stało? Wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Kiedy ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. I warunkiem wejścia, doświadczenia tego Królestwa jest upamiętanie i wiara. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara to drzwi do Królestwa Bożego. Więc co chcemy otrzymać, modląc się słowami: Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. Ja osobiście oczekuję, aby moc Boża objawiała się, manifestowała w naszym życiu. Aby władza Boża panowała, aby znaki i cuda były nierozerwalną częścią głoszonej Ewangelii. Kiedy słyszę świadectwa objawienia Bożej mocy, choćby takie świadectwa jak dzisiaj, które nam powiedział nasz brat z małżonką, kiedy słyszę świadectwa, że ślepi widzą, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, jeńcy wypuszczani na wolność, mogę powiedzieć: Królestwo Boże się przybliżyło. Pamiętam, pewnego dnia zadzwoniła do nas siostra jedna ze zboru i powiedziała: pastorze, w najbliższy wtorek idę do szpitala. Jest to bardzo poważna operacja. W jej ciele były jakieś guzy. Nie wiem, czy one nie miały charakteru nowotworowego, nie wiem. Ale ona bardzo się tego bała. I powiedziała: tak, dzwonię do ciebie, bo mam przekonanie, żeby poprosić ciebie i starszych zboru, abyście namaścili mnie olejem w imieniu Pańskim i modlili się zgodnie z listem do Jakuba. Jakub mówi: choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech namaszczą olejem w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, a jeżeli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I powiedziałem: dobrze, zrobimy to w niedzielę. I kiedy rozpoczęło się nabożeństwo po czasie uwielbienia, powiedziałem, że nasza siostra, ona ma na imię Ewa, prosiła o modlitwę, abyśmy namaścili ją olejem. Ona we wtorek idzie do szpitala, ma bardzo ciężką operację, ma w swoim sercu niepokój i będziemy modlić się o uzdrowienie. Oczywiście też zachęciłem inne osoby, które być może pragną skorzystać z tego, abyśmy jako starsi zboru namaścili olejem, modlili się, również mogą wyjść do przodu. Więc wyszła siostra Ewa i kilka innych osób. Kiedy podeszliśmy do siostry Ewy, namaściliśmy ją olejem i zaczęliśmy się modlić. Najpierw skierowaliśmy nasze oczy na krzyż, a później zacząłem wyznawać: Panie, przyjdź Królestwo Twoje w całej swojej mocy i sile. Przyjdź Królestwo Twoje. I tak podchodziliśmy do kolejnej osoby i modliliśmy się: przyjdź Królestwo Twoje. Niech Twoja moc objawi się w potężny sposób w życiu tych osób. Kiedy skończyło się nabożeństwo, rozpoczął się nowy tydzień. Pamiętam, był to chyba czwartek. Moja żona, tak siedząc razem siedzimy, mówi: wiesz co, ja zadzwonię do Ewy i spytam się, jak tam po tej operacji, co u niej słychać. Ja tak siedziałem naprzeciwko żony, więc mogłem ją obserwować. Patrzę, ona bierze telefon, dzwoni i mówi: witaj Ewuniu, jak tam po operacji się czujesz? I nagle patrzę tak na żonę, a ona: jak nie miałaś operacji? Jak jesteś w domu? Wiecie, ta siostra w najbliższą niedzielę stanęła przed zgromadzeniem i opowiedziała o tym, jak we wtorek pojechała do szpitala. Jeszcze zrobiono badania przed operacją i kiedy robiono badania, coś lekarzom nie pasowało. Więc bardzo dokładnie ją zbadali i prześwietlili.
I lekarz ją poprosił i powiedział, ale my tu nie mamy co operować. Pani wraca do domu. Pamiętam, kiedy ona to opowiadała, inna siostra z tyłu zaczęła machać do mnie rękoma i tak mówić, czy mogę coś powiedzieć, czy mogę coś powiedzieć? Ja mówię, dobrze, przyjdź siostro, co chciałaś powiedzieć? Ja tego dnia również wyszłam do przodu, również namaściliście mnie olejem. Ja byłam bardzo zakłopotana, bo miałam już od długiego czasu jakąś dziwną egzemę na swoich rękach. I zobaczcie, moje ręce są zupełnie czyste. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Królestwo Boże nie zasadza się na słowie. Królestwo Boże zasadza się na mocy, bo Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Czy Kościół może być pozbawiony mocy Królestwa Bożego? Posłuchajcie, chciałbym wam podać definicję Kościoła pozbawionego mocy Królestwa. Kościół pozbawiony mocy Królestwa Bożego jest tylko miejscem religijnego, towarzyskiego, często tylko niedzielnego spotkania ludzi, którzy bardziej lub mniej się lubią i utrzymują sobą większą lub mniejszą relację. Przychodzimy, pośpiewamy, pomodlimy się, damy trochę pieniędzy na ofiarę, wysłuchamy kazania, wracamy do domu i robimy dalej te same rzeczy i w taki sam sposób jak wcześniej. Za tydzień tacy sami wracamy i tak może trwać to latami. Jak łatwo jest przyzwyczaić się do pewnych zachowań, do pewnych form. To nawet ten świecki człowiek, Albert Einstein, powiedział taką ciekawą myśl. Szaleństwem jest robienie tych samych rzeczy i w taki sam sposób, a oczekiwanie innych rezultatów. A ja sobie myślę, jakby o zielonoświątkowcach mówił. Jak często my mamy taką postawę, robić te same rzeczy w taki sam sposób, ale Boże, Ty wszystko zmieniaj. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzi się budowniczy. A więc najlepiej nic nie robić, tylko niech Pan buduje. Albo my sami sobie wybudujemy, czy Pan Bóg będzie, czy nie, to i my tak coś dobrego wybudujemy. Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Co musimy zrobić, by Królestwo Boże się objawiało w naszym życiu? Wiecie, kiedy mamy jakiś problem i czujemy w swoim sercu takie niespełnienie, niedosyt tego, co się dzieje w naszym życiu, wtedy szukamy pomocy i rozwiązania. Kiedy jesteś chory, idziesz do lekarza. Lekarz najpierw się pyta, co się dzieje. I po tym, co ty mu mówisz, dokonuje pewnych działań. Kiedy mu tłumaczysz, że to jest, to się dzieje, to bardzo często na podstawie tych informacji stawia diagnozę i jeżeli jest to wymagane, wypisuje receptę. Więc dobrą rzeczą jest nie tylko stwierdzić, Panie Boże, mamy problem, ale Panie Boże, wierzymy, że Ty masz dla nas lekarstwo. I kiedy przyjdziemy z prośbą do Pana Jezusa, On wtedy wystawi nam receptę. A na tej recepcie będzie napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Zadam wam pytanie. Słowo Boże mówi, albowiem szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane. Kiedy szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, co znajdujemy? I tu mamy bardzo często dylemat. Jak to odpowiedzieć? I wszystko inne będzie nam dodane. To jest bardzo dziwna odpowiedź. A odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy szukamy Królestwa Bożego, znajdujemy Królestwo Boże.
ale Pan Bóg daje nam jeszcze bonus i mówi, ale jeszcze dostaniesz coś więcej. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. A więc znajdziesz i Królestwo Boże, i Jego sprawiedliwość, i jeszcze wszystko inne, co jest potrzebne dla twojego życia. Ja pamiętam, kiedy Pan Bóg tymi słowami przemówił do mnie po raz pierwszy. Byliśmy wtedy bardzo biedni. Tutaj słyszymy świadectwa osób, które gdzieś tam w takim trudnym momencie się znajdowały. Mieszkaliśmy w garażu, mieliśmy dużo długów, które trzeba było poddawać, bo jakoś taka dziwna rzecz, nie wiem, czy u mnie to jakoś niewłaściwie zafunkcjonowało, ale Pan Jezus zabrał wszystkie moje grzechy, ale pozostawił wszystkie długi. I okazało się, że coś trzeba teraz z tym zrobić. Więc było bardzo ciężko. Kiedy trafiliśmy do kościoła, zapoznaliśmy się wspaniałymi ludźmi. I pamiętam to jedno małżeństwo. Oni byli ponadprzeciętnie bogaci jak na tamten czas. Zapraszali mnie do swojego domu, nas, w ich domu moja żona oddała życie Jezusowi. Piękny domek, chyba dwupiętrowy, piękny ogród. Dopiero co z Niemiec przywieziony Ford Fiesta. Jeszcze wiecie, taki wosk miał na sobie. Wchodziłem do tego domu. To takie dywany, że nie wiedziałem, jak po nich chodzić. Wiecie, zabytkowe meble. Gdańskie meble, antyki, oryginały. Dzieci, swoje pokoje. Salonik. I opowiadali mi o cudownym Bogu. A ja słuchałem, byłem wpatrzony, ale kiedy wychodziłem od nich, to tak szedłem do domu i tak mówiłem sobie, Panie Boże, oni Twoje dzieci, my Twoje dzieci i jakoś dziwnie się czuję. Kiedy przyszedłem do domu, upadłem na kolana przed Panem i zacząłem się modlić. Posłuchajcie, to była bardzo szczera modlitwa. Tej modlitwy prócz Pana Boga nikt nie słyszał. Ja już wiedziałem wtedy, że na Panu Bogu wrażenia nie mogę zrobić pięknymi słowami, więc byłem bardzo uczciwy i ta modlitwa płynęła prosto z mojego serca i mniej więcej brzmiała tak. Panie Boże, gdybyś dał mi to, co mają oni, to ja bym kościół wybudował, bo tu w tym mieście przydałby się nowy kościół. Panie Boże, gdybym dzisiaj dostał takie pieniądze, jakie mają oni, to przynajmniej dwóch misjonarzy bym finansował w różnych miejscach świata. Wiecie, to była modlitwa płynąca prosto z serca. To jest bardzo ważne. Ja tu nie próbowałem cokolwiek negatywnego zrobić. To była bardzo szczera modlitwa. Panie Boże, gdybyś dał mi to, co mają oni, to jest tylu pastorów, którzy dzisiaj potrzebują. Panie Boże, ja bym naprawdę tyle rzeczy mógł zrobić. I nagle słyszę głos Ducha Świętego. Moje drogie dziecko, gdybym dał Tobie dzisiaj to, co mają oni, to jutro odszedłbyś ode mnie. Pomyślałem sobie, diabeł jakiś czy co? A wiecie dlaczego? Dlatego, że ta modlitwa płynęła prosto serca. Ja w tej modlitwie nic nie kombinowałem. To była bardzo szczera modlitwa. Ale później przeczytałem, że człowiek nie jest zbyt rozsądny, kiedy ufa własnemu sercu. I dlatego, jeżeli zaliczasz się do tych ludzi, którzy mówią, mi nikt nie będzie mówił, ja wiem, co mam robić, to jesteś w wielkim kłopocie. A jak wiele osób jest przekonanych, że nikt nie będzie im mówił, bo oni wiedzą. Ale powiem coś bardzo ważnego. Minęło wiele, wiele lat i Pan Bóg nigdy, nigdy nie zawiódł mnie odnośnie tej obietnicy. Szukając Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to nie tylko, że mogę doświadczać Jego mocy, nie tylko, że znajduje Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, ale jeszcze wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności zostaje mi dane. Mało tego, Pan Bóg błogosławi jeszcze w taki sposób, że mogę ja błogosławić innych. To jest fantastyczne.
Ostatnio słyszałem taką ciekawą myśl. Ile pieniędzy to jest za dużo pieniędzy? Dla biednego parę złotych może być problemem bałwochwalstwa, a dla bogatego wielkie pieniądze mogą być źródłem błogosławieństwa dla Boga. To jest sprawa postawy serca, a nie ilości pieniędzy, którą mamy w portfelu. A więc Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I te trzy rzeczy, ja już troszeczkę o nich mówiłem w ciągu tych trzech dni. Jeżeli mówimy o sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym, pamiętajmy, że mówimy o sferze ponadnaturalnej. Nie mówimy tu o sprawiedliwości, czyli jakimś zbiorze zasad, które przyjmiemy i dzięki nim czujemy się lepiej niż inni ludzie. Szczególnie wtedy, kiedy z nimi się porównamy. Ale to jest sprawiedliwość, która pochodzi prosto z Golgoty. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus stał się naszym grzechem, abyśmy my stali się Jego sprawiedliwością. Jego sprawiedliwością. Nasze szaty są splugawione. To krew oczyściła je, a nasze uczynki bez Boga są martwe. Nawet jeżeli one są bardzo szlachetne i bardzo wzniosłe. Bo nasza sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością wynikającą z naszego postępowania, ale przyjmujemy ją z tego, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. A pokój to nie jest spokój, relaks. Wiecie, mówiłem o tym chyba wczoraj, że kiedy Pan Jezus, który jest dawcą pokoju, pokoju przewyższającego ludzki rozum, to ten pokój strzeże naszych serc. Pan Jezus, kiedy przyszedł do uczniów, powiedział: pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Pan Jezus, ten pokój, najbardziej ten pokój widzę wtedy, kiedy Pan Jezus przepływa z jednego brzegu na drugi brzeg z uczniami w łodzi i powstaje potężna burza. Wiecie, uczniowie też mieli pokój. O, może nawet śpiewali, tak sobie Pan Jezus siedział przy stole, obok uczniowie i śpiewają: pokojem moim Bóg konskruszył. O, i wiecie, tak bujają się, ale czują taką błogość. I w tej błogości kończą spotkanie i mówią: Panie Jezu, jak to dobrze, że Ty jesteś przy nas. Idziemy do tej łódeczki. Skoro powiedziałeś, przepływamy na drugą stronę, to płyniemy. Wiecie, jeszcze tam Jan wypchnął ją od brzegu, szybciutko wskoczył i może zaproponował i powiedział: jeszcze raz zaśpiewajmy. Pokojem moim Bóg. I zaczęli znów się bujać, ale nagle zauważyli, że to już nie oni się bujają, ale ta łódź zaczyna się coraz bardziej bujać. I nagle, wiecie, tak po kolei zaczynali przestawać śpiewać. Nagle trzeba coś robić. Posłuchajcie, giniemy. Zobaczcie, jaka potężna burza, jakie wichury, jakie fale. Nie nadążamy wylewać wody z łodzi. Co się dzieje? Giniemy. Gdzie jest Pan? Śpi. Ja to wczoraj powiedziałem. Jakby Pan spał, to znaczy miał problemy ze zdrowiem. Bo w takich warunkach spać nie można. Pomyślcie, mała łódka, która cała się trzepocze, wichura, wiatr, a Pan Jezus śpi. A oni sprawdzają, czy puls ma. No, przepraszam, kochani. Nie. To, co oni uważali jako sen, to tak naprawdę był pokój, którego oni stracili, ale w nim ten pokój cały czas był. On po prostu miał pokój
w sercu. Ten pokój to nie jest zależny od tego, czy płyniemy sobie, wiecie, pięknie, słoneczny dzień, nie ma fal. To wtedy jak łatwo mieć pokój. Jak łatwo mieć pokój, kiedy wszystko tobie wychodzi, kiedy wszystko się udaje, kiedy nie ma żadnych problemów, wtedy mówisz, och, szalom. Ale kiedy zaczyna wszystko się zmieniać, jak wygląda wtedy z tym pokojem, który jest w twoim sercu? Jak często razem z sytuacją znika nasz pokój? Wiecie, to przed ciemną doliną łatwo jest mówić, choćbym przed ciemną doliną zła się nie ulęknę. A jak trudno to mówić, kiedy jest się w ciemnej dolinie. Jak łatwo mówić o pokoju, kiedy wszystko dobrze się układa. Ale Pan Jezus miał ten pokój. I Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość i właśnie ten pokój. Pokój przewyższający ludzki rozum. I jeszcze coś. I radość w Duchu Świętym. Zauważcie, to nie jest radość. Bo ja zauważyłem, że potrafię was doprowadzić do uśmiechu, kiedy coś mówię, jakąś zabawną sytuację. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tą radością. To jest uśmiech. Ta radość to nie ma nic wspólnego, że usłyszałeś fajną nowinę. Wiecie, wygrałeś totolotka. Wow, super! Kto się wtedy nie cieszy? Wszyscy się cieszą. A inni narzekają, jak można w totolotka grać. Ale ten, który wygra, tym się za bardzo nie przejmuje. On się cieszy. Ale czy to ma coś wspólnego z radością w Duchu Świętym? Co to jest radość w Duchu Świętym? Nie wiem, czy znacie taką pieśń. Może macie ją zapisaną. Ona jest taką starą pieśnią. Choćby figi nie zakwitły. Mamy? O, super, zaśpiewamy. To jest fantastyczne. Uwaga. Jesteście częścią tego kazania. A kapella będziemy śpiewać. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał. Jednak w Panu radość będę miał, rozraduję się w Bogu zbawienia mego, moją siłą jest Bóg. I teraz posłuchajcie, niech to zostanie. My w ogóle nie słuchamy tego, co śpiewamy. Posłuchajcie. To jest przecież pieśń dotycząca kompletnego bankructwa. Jak można przy niej się uśmiechać? Zobaczcie, choćby figi... To, gospodarze, posłuchajcie, jesteście gospodarzami. Macie pewien majątek, ciężko zapracowany, przez ojców przekazany. Jeszcze coś dołożyliście. To jest ojcowizna, to jest coś szczególnego. I teraz budzicie się pewnego dnia. I co się dzieje? Oliwki w winnicach, nie w winnicach, co innego jest. Oliwki nie zakwitły. Urodzaj winnic znika. Oliwki, owoc chybiłby. Ale masz jeszcze pole, idziesz na pole. Ale rola dała tak marny plon, że nie jesteś w stanie utrzymać za to swojej rodziny. Dobrze, że jeszcze są owce. Idziesz, patrzysz, a one martwe leżą. Zwierzyna je już zjada. Wybił je ktoś. Ale jeszcze są krówki, więc idziesz do obory, ale co się dzieje? Nagle one znikły. Ktoś je ukradł. Posłuchajcie, wszystko się zawaliło. Jednak w Panu radość. Wiecie co, to chyba żyłka pękła mu, że on tak śpiewa. Pomyślcie dobrze, ja wiem jak łatwo w kościele jest mówić o doświadczeniach, jak to łatwo przez nie przechodzić, ale wierzcie mi, to jest najbardziej dramatyczna sytuacja, która może ciebie spotkać. A ty się cieszysz?
Każdy psycholog i psychiatra powie ci, że radość w takim momencie to nie jest normalny objaw. Młody bracie, jak reagujesz, kiedy dziewczyna cię rzuca? Jednak w Panu radość będę... Co się dzieje, kiedy dowiadujesz się, że twoje dziecko zaczyna brać narkotyki? Co się dzieje? Czy jeszcze jest jakiś pokój w twoim sercu? Czy jest radość? Mówisz, jak można się cieszyć? Jak mam się radować? Jak mam spokojnie spać? A jednak Słowo Boże mówi, że kiedy przychodzi Królestwo Boże, masz taką zdolność, by zaufać Panu Bogu, że śpisz spokojnie. Położy się na łożu i będzie spał bezpiecznie. W godzinie największego doświadczenia. Panie, przyjdź Królestwo Twoje. Wiecie, 31 sierpnia, dwa tygodnie, które poprzedzały tę datę, był to czas, gdzie moje myśli, moje serce, moja dusza wypełnione były myślą o uzdrowieniu, o objawieniu ponadnaturalnej mocy. Pamiętam, jak świeże bułeczki połykałem książki na temat uzdrowienia, na temat potężnej mocy Bożej. Uzdrowienie, potężna moc Boża, świadectwa. Niesamowite. I wtedy słyszę ten głos, który mówi, tak, to jest to, co będziesz oglądał, co ja będę czynił w Kościele. I jestem podekscytowany. Mówię, och Panie, czuję się niesamowicie. I jest, przepraszam, to jest 29 sierpnia. Jestem we Wrocławiu, jesteśmy u syna. Idę na spacer i nagle coś zaczyna dziwnego się dziać. Co mi jest? Wiecie, biorę tętno, a tu jakieś wariactwo tam. To stuka tak jak we wszystkie strony. Mówię, co jest? Mówię do żony, posłuchaj, nie wiem, co się dzieje. Dzwonię do znajomego, który jest lekarzem. On mówi, wiesz, to wygląda na arytmię. Ja mówię, ale ja niczego takiego nigdy nie miałem. Więc pojechałem na oddział ratunkowy do szpitala. Zaraz mnie położono. Kiedy umiarowili to, dostałem wypis. Migotanie i trzepotanie komór serca. Nic, wyszedłem do domu. Na drugi dzień udzielałem ślubu, a w niedzielę rano z powrotem wylądowałem na oddziale ratunkowym. To samo. I nagle głos. Co, jeszcze chcesz uzdrawiać? Jeszcze marzysz za cudami? Jeszcze chcesz widzieć wielkie rzeczy? A po chwili inny głos, który doprowadził, że mogłem się uśmiechnąć. Dziecko, ja cały czas jestem wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wiem, po co tam za drugim razem byłem. Bo mogłem kilku ratowników medycznych opowiedzieć o Bożej miłości. Szczególnie taka pani, która mnie przygotowywała, wprowadzała ten weflon. Wiecie, tak z nią rozmawiałem. Mówię, przepraszam, czy mogę zadzwonić? I zadzwoniłem do mojej żony. I po chwili rozmowy powiedziałem do niej, wie pani, jak dobrze mieć przyjaciół. Właśnie moja żona w tej chwili mi powiedziała, że dzwoni po różnych osobach i w tej chwili rozpoczynają się tutaj modlitwy za mną. I nagle zauważyłem, jak łzy jej spływają. I mówi tak, jak dobrze mieć takich przyjaciół. Jak dobrze mieć takich ludzi. I wtedy wykorzystałem to i powiedziałem, ale to wszystko rozpoczęło się wiele lat temu. I opowiedziałem jej historię mojego życia.
zachęcając do tego, że wcale nie musi być samotną osobą. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. A Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na potężnej mocy, bo Królestwo Boże to objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. I powiem wam coś niesamowitego. Od 31 sierpnia do dziś byłem na wielu ewangelizacjach. Ale wy, którzy byliście wczoraj, zgodzicie się, że Boża obecność nam towarzyszyła. I zauważam, że przechodzę przez jakiś przełom, gdzie widzę większą chwałę niż wcześniej. 2 tygodnie temu głosiłem Ewangelię w Szczecinie. Wiecie, miło było otrzymać SMS od pastora kościoła tamtego, który pisze: Marek, Twoja usługa jakaś stała się inna, bogatsza, bo Królestwo Boże się przybliża. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy nie tylko słuchali i rozmawiali o Królestwie Bożym, ale abyśmy doświadczali mocy tego Królestwa. Bo Królestwo Boże to nie słowo. Ja mogę wam dużo mówić i powiedzieć, no to do zobaczenia. Ale Królestwo Boże to nie słowo. Jeżeli mamy doświadczyć mocy Królestwa, to musimy przerwać zwiastowanie, a wejść w obecność Pana i powiedzieć: Ojcze, przyjdź teraz Królestwo Twoje. Pragnę doświadczyć ponadnaturalnej Twojej obecności. Ty widzisz, że ja własną siłą i mocą nie jestem w stanie nic więcej już uczynić w moim życiu, a moje życie dalej jest przegrane. Panie, niech uwolniona zostanie Twoja moc. Panie, przyjdź Królestwo Twoje nad moim domem, nad moją rodziną. Przyjdź Królestwo Twoje nad moim mężem, żoną. Przyjdź Królestwo Twoje nad moimi dziećmi, a może przyjdź Królestwo Twoje nad moimi rodzicami. Przyjdź Królestwo Twoje. Królestwo Boże nie funkcjonuje na obszarze naszego intelektu, ale na obszarze naszego serca.